Ultuan, ląd tajemnic i magii, starożytne królestwo najwspanialszej z ras elfów, zostało zaatakowane. Nieprzeliczone armie nieumarłych zjednoczone i powołane do pozornego życia przez największego nekromantę, Lorda Śmierci Nagasha, wkroczyły do zaklętych krain, niosąc śmierć i zniszczenie. Armia Nagasha zbliżała się do centrum elfickiego miasta Kaledor. Naprzeciwko niej stanęły główne siły elfów wysokiego rodu. Z daleka widać stojące w centrum zaciężne oddziały morskiej straży z Lotern. Na lewej flance armii elfów stanęły oddziały łuczników i szlacheckiej jazdy srebrnych hełmów. Na prawej flance wspaniałe zastępy smoczych książąt dumnej elfickiej kawalerii. Imryk unosił się na swoim wiernym smoku Minatirze. Bestia była towarzyszem Imryka od dawna i pragnęła dzielić z nim swój los. Nagasz wydał siłą woli rozkaz i jego legiony ruszyły do ataku. Na czele mknęły niepowstrzymane rydwany króla grobowców. Kiedy wśród chrzęstu i huku zbliżały się do armii elfów, niebo pociemniało. Deszcz strzał wypuszczony przez morską straż dosięgnął rydwany. Cóż jednak strzały mogą zdziałać przeciwko szkieletom? Pędzące rydwany... Witamy serdecznie w klubie Gier Bitewnych Chęży. To, co Państwo widzieli przed chwilą, to fragment z bitwy w systemie Warhammer Fantasy Battle. System brytyjskiej firmy Games Workshop. Nasze hobby od wielu, wielu lat. Zajmujemy się tym w wolnych chwilach. Jak widać, nie jesteśmy już młodzi, ale mamy też kilku młodych członków, którzy także chcą się tym zajmować. System jest systemem fantasy. Firma wykreowała kompletny świat, w którym magia przewija się z techniką, przewija się z bohaterstwem rycerzy. Kompletna, skończona rzeczywistość. Nasze jednostki poruszają się, maszerują lub szarżują po polu bitwy, które trzeba dokładnie sobie stworzyć od początku. Każdy rodzaj terenu, jaki znajduje się na tym miniaturowym polu bitwy, odzwierciedla wszystko to, co na przykład możemy zauważyć w rzeczywistości. Kawaleria szarżująca ze wzgórza ma określone bonusy. Natomiast jeżeli porusza się przez las, ma określone kary. Tak samo jest z różnymi rodzajami rzek i innych lasów. Lasy są różne, jest ich 6 rodzajów do wyboru w grze. Na czym polega sama rozgrywka? Zazwyczaj dochodzi do starcia dwóch potężnych armii, w których występują tak rycerze, bohaterowie, jak i różne mityczne stwory. Jest to generalnie taka zabawa dla starszych dzieci, ze względu na to, że wymaga trochę umiejętności taktycznych, strategicznych, ale jednocześnie zapewnia wspaniałą rozrywkę i umożliwia rozwój pojedynczego gracza. Rozwój w szerszym tego słowa znaczeniu, bo nie tylko uczymy się gry, poznajemy zasady, ale także rozwijamy swoje zdolności manualne. Każdą armię trzeba skleić, pomalować, więc jest to także modelarstwo. Modele, które Państwo widzą na stole, kupujemy, wyglądają one wtedy mniej więcej tak. Po sklejeniu, wymodelowaniu i pomalowaniu może wyglądać w ten sposób. Trzeba je po prostu wyciąć, skleić i pomalować. Każdy gracz maluje wedle swojego uznania i swoich możliwości. Można modele przerabiać, byle tylko zachować ich pierwotny mniej więcej wygląd. Modele możemy sklejać wedle instrukcji, ale zawsze możemy pozmieniać coś od siebie. Ustawić model w innej pozycji, na przykład na kamieniu, na skalę skaczącego przez drzewo powalone. Jak widać na
mamy tutaj zgromadzoną jakąś niewielką kolekcję naszych modeli. Gdybyśmy chcieli zestawić wszystkie, z pewnością by się nie zmieściły na tym stole. No ale może chciałbym omówić, jak to mniej więcej wygląda. Weźmy na przykład tego model, tego Feniksa. Jak widać, dość duży, imponujący. Jak to się robi? No więc najpierw standardowo, tak jak kolega wspomniał, należy to wyciąć z tych plastikowych ramek, których to jest dostarczone przez producenta, skleić. Następnie przystępujemy do bardzo fajnej części naszego hobby, do malowania. Wielu osobom, mi również zresztą, sprawia to dużą przyjemność, bo widzimy wtedy, jak ten model nabiera tak naprawdę kształtu. Goły, niepomalowany, jest taki bezbarwny, szary. Dopiero nakładanie poszczególnych kolorów uwidatnia szczegóły, uwidatnia wyposażenie tego modelu, jego uzbrojenie. Widzimy bardzo dokładnie masę szczegółów, które na tym modelu się znajdują. Każdy model, jeżeli jest to rycerz, ma jakieś drobne ozdóbki typowe dla szlachty, jakieś kamienie drogocenne, które także trzeba na odpowiednio pomalować i uwypuklić. Całe malowanie wykonujemy pędzelkiem. Robi się to taką metodą wielowarstwową. Tak? Nakładamy poszczególne warstwy bardzo rozcieńczonej farby, żeby uzyskać bardzo łagodne przejścia. Na przykład tutaj widać na tym modelu, że poszczególne kolory przenikają się, jak gdyby, dzięki czemu uzyskujemy i głębie, a jednocześnie fajny taki efekt płynnych przejść. Oczywiście na koniec można wykonać ten model w takiej wersji ułatwiającej rozgrywkę. Ten jest na przykład wykonany w taki dosyć ciekawy sposób, bo sam model możemy wystawić z jeźdźcem, tak jak jest na tych tutaj pokazany, ale również można wykorzystać podczas rozgrywki samego ptaka. Jeźdźca wykonałem w taki sposób, że jest on mocowany za pomocą magnesu do modelu, dzięki czemu uzyskujemy jak gdyby jedną całość, ale jeżeli moje przygotowanie do danej bitwy wymaga wystawienia samego ptaka, no to wtedy wystawiam sobie samego ptaka. Samego Feniksa! Wystawiam wtedy samego Feniksa. Wszystkie zasady wychodzą w języku angielskim, no więc siłą rzeczy młody człowiek chcący się tym zajmować musi chociaż liznąć ten język, żeby móc grać. Rozgrywka zazwyczaj trwa 2,5 godziny. No chyba, że chcemy stoczyć jakąś wielką, epicką bitwę na wiele tysięcy punktów, wtedy czasami gramy i 2 dni. Zanim zaczniecie rozważać tak naprawdę podejście do tej gry dosyć poważnie, pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, to przede wszystkim, wydaje mi się, odwiedzić stronę producenta, czyli brytyjskiej firmy gamesworkshop.com. Tam znajdziecie 15 armii, które pozwalają Wam wkroczyć w mroczny, tajemniczy świat uniwersum Warhammera. Każdy z nas, bądź też większość, reprezentuje w danym klubie inną armię. Mamy tutaj do wyboru wampirów, mamy do wyboru królów grobowców, elfy wysokiego rodu, skaweni, choć tajemnicze i mroczne te nazwy na pewno nic Wam nie mówią. Zdecydowanie te informacje znajdziecie na stronie producenta. Oprócz tego jest bardzo dużo literatury wszelakiej maści, chociażby podręczniki do gry. W tych książkach w zasadzie pokazuję 2 chwili obecnie podręczniki moich 2 armii, które prowadzę. W tych książkach mamy wszystkie podstawowe informacje na temat naszych armii, zaczynając od głównych jednostek dowodzenia, poprzez podstawowe jednostki, które wykorzystujemy w grę, poprzez bardzo rzadkie i specjalne. Oprócz samych podręczników warto również wykorzystać karty magii. To są karty, które grasz posiadając czarodzieja w swojej armii, czy też licza, tak jak u mnie to jest nekromantę również. Losujemy takie oto zaklęcia, którymi będziemy operować podczas gry. Każdy gracz zazwyczaj losuje od 1 do 6 takowych, do 4 takowych zaklęć, przepraszam, lub posiadając arcylicza, akurat w tym wypadku mam Nagasha, on posiada aż 9 tych czarów, także tak to by wyglądało. Oprócz podstawowych rzeczy, których już wymieniłem, w grze niezbędne będą do przygody kostki.
Kostki, które wykorzystujemy, są to sześciościenne kostki. Oprócz tego są też kostki artyleryjskie i rozrzutów, które również będą niezbędne do gry. Calówką odmierzamy ruch naszych jednostek. Zazwyczaj podstawowe jednostki piechoty pokonują 4 cale takiego ruchu, a przy jednostkach typu na przykład rydwany 8-9, zależy jaką armię posiadamy. Warhammer Fantasy Battle to nie tylko gra w naszym klubowym zaciszu, to również gra związana z troszeczkę szerszym gronem. Tak naprawdę organizowane są turnieje zarówno tutaj w pobliżu, to znaczy turnieje tak zwane lokalne, ale również Mistrzostwa Polski czy też Mistrzostwa całego świata. Mówiąc o turnieju lokalnym, każdy tak naprawdę gracz ma swój przydzielony numer identyfikacyjny i za każdym razem, kiedy zdobędzie jakiekolwiek punkty w każdej bitwie czy w całym turnieju, odzwierciedlone jest to wówczas w rankingu. Pod koniec każdego roku te punkty są oczywiście liczone i może to odwzorować oczywiście wynikiem w ogólnopolskim rankingu. Możemy się znaleźć w pierwszej dziesiątce, na przykład jest to jak najbardziej zaszczytne miejsce. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają dokładnie bitwy, można przyjść i zobaczyć sobie, jak gramy. Na przykład kontaktują się z nami przez nasz fanpage na Facebooku WFB-Chemża. A na naszym fanpage'u można zobaczyć wiele zdjęć z naszych bitew, z wyjazdów na turnieje. Zapraszamy.